Czas pomyśleć o zbożach jarych. Profesjonalne podejście do ich uprawy już w momencie wyboru odmian i zaprawiania z pewnością przełoży się na wyższe plony na mecie. Zapraszamy do wysłuchania mini wywiadów z ekspertami firmy BASF. Jęczmień jary charakteryzuje się dość dużymi wymaganiami stanowiskowymi. Spowodowane jest to stosunkowo krótkim okresem wegetacji, a także słabo rozbudowanym systemem korzeniowym. Mimo to jest to chętnie wybierana uprawa przez polskich rolników. Jak skutecznie chronić te zboża przed ekspansją chorób? Razem ze mną w studio jest Rafał Maras, crop manager firmy BASF. Dzień dobry, Rafale. Witam Państwa. Porozmawiajmy dzisiaj o jęczmieniu jarym. Wiemy, że zwłaszcza odmiany przeznaczone na cele browarne wyróżniają się technologią uprawy w porównaniu do tego paszowego, nie mówiąc już o zbożach ozimych, na przykład pszenicy ozimej. Czy da się zauważyć znaczące różnice, również jeśli chodzi o kwestie planowania ochrony między nimi? Jęczmień jary, czy to na cele paszowe, czy na cele browarne, zwykle wymaga nieco mniej intensywnej ochrony niż na przykład pszenica ozima. I można tutaj podać jako przykład chociażby brak zabiegu T3, który w niektórych wypadkach jest wskazany, natomiast generalnie w jęczmieniu tych zabiegów nalistnych jest wykonywanych mniej niż w przypadku pszenicy. Niemniej jednak jęczmień jako roślina jest dosyć wymagająca, zarówno jeżeli chodzi o stanowisko, jak i o planowaną ochronę. Proszę Państwa, w przypadku jęczmienia generalnie, niezależnie czy to na cele paszowe czy browarne, istotna jest ochrona dolnych liści. To znaczy trzeba tej roślinie dać możliwość niezakłóconego rozwoju na początku wegetacji. To jest rzecz szalenie istotna. W jęczmieniu paszowym często wykonywany jest jeden pojedynczy zabieg fungicydowy, który ma za zadanie ograniczyć presję chorób, zwykle o działaniu interwencyjnym, bo te zabiegi są wykonywane w momencie, kiedy już pojawią się jakieś pierwsze symptomy chorobowe. I ten zabieg zwykle kończy ochronę w jęczmieniu paszowym. Jeżeli chodzi o jęczmień browarny z kolei, tutaj istotna jest dobra jakość końcowego surowca, który uzyskujemy. W tym przypadku często stosowane są dwa zabiegi fungicydowe i na tym ta ochrona się kończy. Proszę Państwa, jeśli chodzi o jęczmień zarówno paszowy, jak i jęczmień browarny, istotna jest ochrona dolnych liści, które wpływają na zdrowotność rośliny i pozwalają jej na niezakłócony rozwój w kolejnym etapie wegetacji. W przypadku jęczmienia, zarówno na cele paszowe, jak i na cele browarne, bardzo istotne jest takie zaplanowanie ochrony, które zapewni z jednej strony wysoki, oczekiwany plon, z drugiej strony odpowiednią jakość, która jest istotna szczególnie w przypadku odmian browarnych. Rafale, powiedz nam jeszcze, na jakie choroby grzybowe narażony jest jęczmień jary browarny? Czy jest to zboże bardziej podatne na infekcje w porównaniu z innymi zbożami? Proszę Państwa, w jęczmieniu jarym, czy generalnie w jęczmieniu, występuje kilka chorób, które mają znaczenie gospodarcze dla tego gatunku zbóż. Taką najważniejszą chorobą jest plamistość siatkowa. Jest to patogen charakterystyczny dla jęczmienia i mogący powodować największe straty gospodarcze. Oprócz tego w jęczmieniu, zarówno tym na cele paszowe, jak i na cele browarnicze, występuje również mączniak prawdziwy, a także rynchosporioza. Czasem spotykamy się również z ramularią, która występuje jednak w późniejszym okresie wegetacji. W takim razie na pewno się zgodzisz, że lepiej dmuchać na zimne i zaprawiać nasiona przed siewem. Co zatem przemawia za solidnym zaprawianiem jęczmienia jarego browarnego? Proszę Państwa, należy powiedzieć na samym początku, że zaprawianie jest najtańszym sposobem ograniczenia chorób. I mam tutaj na myśli zarówno choroby odnasienne i odglebowe, które są zwalczane tylko i wyłącznie przez zaprawy, takimi jak chociażby głownie czy pasiastość liści jęczmienia, ale również przed patogenami, które potrafią infekować rośliny we wczesnych stadiach jej rozwoju. I
tutaj mowa chociażby o mączniaku prawdziwym, czy plamistości siatkowej, która w przypadku podatnych odmian potrafi wchodzić już bardzo wcześnie na rośliny, na początku okresu wegetacji. Z tego powodu dobór odpowiedniej zaprawy jest szalenie istotny i potrafi decydować o późniejszym sukcesie uprawy jęczmienia, czy to na cele browarnicze, czy na cele paszowe. Istnieje przekonanie, że zaprawy nasienne hamują infekcje odnasienne i odglebowe, natomiast nie chronią przed chorobami liści. Czy istnieją zatem jakieś rozwiązania, które zadają kłam takiemu stwierdzeniu? Proszę Państwa, to prawda, że podstawowym zadaniem dla zapraw nasiennych jest ograniczenie patogenów odnasiennych i odglebowych. Tutaj wspomniałem wcześniej o chociażby głowni czy pasiastości liści jęczmienia. Te patogeny nie są zwalczane przez żadne fungicydy nalistne. Natomiast na naszym rynku istnieje jeden produkt, który pomimo tego, że jest zaprawą nasienną, działa tak jak fungicydy opryskowe. Ten produkt to Systiva, która ze swojej natury jest zaprawą, bo nanosi się ją na ziarniak, zaprawiając jęczmień. Natomiast Systiva ze względu na swoje charakterystyczne właściwości potrafi kontrolować patogeny takie jak mączniak prawdziwy czy plamistość siatkowa bardzo długo, nawet do fazy liścia flagowego, czyli w tym okresie, w którym zwykle działają standardowe fungicydy nalistne. I proszę sobie wyobrazić, że można, wysiewając zaprawione Systivą ziarno, zapomnieć o ochronie fungicydowej aż do momentu wytworzenia przez rośliny liścia flagowego, bo tak długo ten produkt działa. W warunkach polskich, jeżeli myślimy o jęczmieniu paszowym, zwykle taki pojedynczy zabieg Systivą, czy właściwie zaprawienie Systivą, może wystarczyć za całą ochronę. W przypadku jęczmienia browarnego zalecany jest dodatkowy zabieg w momencie, kiedy Systiva już przestaje działać, czyli w momencie wychodzenia pierwszych ości, czyli faza BBCH49. I jeszcze jedno pytanie na koniec naszej rozmowy. Czy zaprawianie może wpłynąć również na fizjologię jęczmienia jarego? Czy może przynieść jakieś dodatkowe korzyści dla rolnika, nie licząc ochrony fungicydowej? Proszę Państwa, oczywiście, że podstawowym zadaniem Systivy oraz innych zapraw nasiennych jest zapobieganie chorobom. To jest rzecz absolutnie najważniejsza dla wszystkich. Natomiast w przypadku tego produktu obserwowany jest również dodatkowy pozytywny wpływ na fizjologię rośliny. I mam tutaj na myśli przede wszystkim zdecydowane rozbudowanie systemu korzeniowego, bo nasze wyniki pokazują, że ten system korzeniowy potrafi być nawet o 30% większy, co w przypadku tego gatunku, myślę konkretnie o jęczmieniu, jest szalenie istotne. Dodatkowo Systiva wpływa na lepszy rozwój części nadziemnej, powodując, że rośliny we wczesnych stadiach rozwojowych mają większy wigor, szybciej się rozwijają, budują większą powierzchnię asymilacyjną, co z kolei prowadzi w prostej linii do zwiększonego plonu. I proszę Państwa, nasze wyniki pokazują, że w przypadku jęczmienia paszowego możemy mówić o wzroście plonowania nawet o około 1,5 tony w stosunku do podstawowej zaprawy nasiennej. Natomiast w przypadku jęczmienia browarnego możemy mówić o zastąpieniu w pełni tradycyjnego oprysku w terminie T1. Przez wiele lat porównywaliśmy Systivę do standardowych zabiegów nalistnych i w każdym z tych lat nasze wyniki potwierdzały to, że Systiva w pełni zastępuje tradycyjny zabieg T1, dodatkowo zapewniając lepszy wigor oraz nieco wyższe plonowanie, które wynika z tego, że chroni od samego początku, podczas gdy standardowo stosowane fungicydy nalistne zwykle używane są w momencie, kiedy już nastąpiła infekcja danym patogenem i rolnicy działają w tym momencie interwencyjnie. To jest niezaprzeczalna zaleta tej zaprawy nasiennej.
To wszystko brzmi bardzo dobrze, ponieważ wychodzi na to, że zaprawa nasienna systiwa może zastąpić zabieg w formie oprysku. Dla rolnika oznacza to zaoszczędzenie czasu oraz wygodę. Ponadto wzmocniony wigor roślin to kolejny atut, dla którego warto wybrać wspomniany środek. Rafale, w imieniu naszych słuchaczy serdecznie dziękuję Ci za tę rozmowę. Dziękuję Państwu bardzo. Mam nadzieję, że udało mi się chociaż w pewnym stopniu przybliżyć zagadnienia związane z prawidłowym prowadzeniem jęczmienia na cele browarnicze, także na cele paszowe. No i korzystając z okazji, życzę wszystkim dobrego przebiegu pogody, bo tego sobie wszyscy życzymy, oraz wysokich plonów.